Rafał, zacznę od obiadu. Czy taki sam obiad jak ten ostatni w Opolu będzie taki sam w Kielcach? Jak ten smakował, to może później będzie smakowało zwycięstwo w Kielcach. Co jest twoim daniem głównym? Na pewno jakby tak było, to by było dobrze. No, na pewno przed meczem lekko jemy, żeby też ten żołądek nie był aż tak przepełniony i nic nie doskwierało, więc na pewno jakiś makaron, troszkę mięska i do boju. No, spróbujemy ten mecz wygrać. Jesteście po niedawnym meczu ligowym z Koroną. Co tu można zmienić, by osiągnąć taki sam, przynajmniej tak dobry wynik jak w Opolu? No, na pewno zmieniać nic nie będziemy, bo ostatnie mecze pokazały, że jesteśmy w dobrej formie i ta gra wyglądała dobrze, więc my się nastawiamy na bardzo ciężki mecz, bo Korona gra u siebie, bardzo chce awansu. My oczywiście też bardzo chcemy, ale nie jest to naszym głównym celem i na pewno będziemy chcieli sprawić niespodziankę. A co powiedział trener na tej ostatniej w Opolu odprawie? Bo tego, tak jak powiedziałeś, ciśnienia ogromnego nie ma. To też chyba troszkę zwalnia głowę, jak to się ma. No na pewno tak. No. Trener podkreślał, co jest najważniejsze w tym meczu, czyli tak jak do tej pory, że byli skoncentrowani, ale skoncentrowani na własnych działaniach, a nie na przeciwniku, bo jeśli my wykonamy wszystko dobrze, to po prostu wygramy ten mecz. Rafał Niziołek mówił, że lekko, jeśli chodzi o jedzenie przed meczem, to jak zrobić, żeby było lekko z Koroną, panie trenerze, a co pan będzie serwował przed meczem sobie na obiad? Nie mam zielonego pojęcia, co nam zaserwują, bo jesteśmy w hotelu, który nas uraczy pewnymi rzeczami. Co do lekko, no cieszę się, że obiad lekki, mecz na pewno nie będzie lekki. No. Mecz będzie się rządził swoimi prawami. To, co ostatnio się wydarzyło między Odrą a Koroną, trzeba zapomnieć o tym. Oczywiście to jest taka świadomość, że potrafimy zagrać z Koroną dobry mecz, jesteśmy w stanie z nimi wygrać, ale tak samo Korona wyciągnie z tego meczu wnioski i myślę, że spodziewam się bardzo zaciętego spotkania. No właśnie, czy to może być podobne spotkanie, jak to ostatnie właśnie wygrane z Koroną, czy też raczej zupełnie inne i z jednej i z drugiej strony? Znaczy ono może być takie samo, może być inne, no nikt nie wie, jak się potoczy. Na pewno każdy wyciąga swoje wnioski. No, my uwierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie grać z każdym. Tak naprawdę z każdym meczem sobie to udowodniamy. Korona na pewno musi być świadoma tego, że lekko i łatwo nie będzie. Oczywiście mecz się potoczy swoją historią. Przede wszystkim 90 minut, to trzeba być skoncentrowanym. Jeżeli uda się strzelić gola dwa wcześniej, no to będzie to jakaś przewaga. Jeżeli się straci, nie daj Boże, no do ostatniego gwizdka można to wszystko odrobić. Ciężko dzisiaj powiedzieć, jak potoczy się ten mecz. My wiemy, że trzeba się przede wszystkim Koronie podstawić zaangażowaniem na boisku, chęcią przede wszystkim udowodnienia, że jest się godnym rywalem, to na pewno. Umiejętności też swoje mamy, też chcemy z nich skorzystać w takim czy innym stopniu. A jeśli chodzi o skład i tę wyjściową jedenastkę, ona się będzie różniła od tej właśnie z tego meczu tutaj ostatniego wygranego z Koroną? Czy się będzie różniła, ciężko mi powiedzieć. No jeszcze mamy dzień, no to oczywiście tam pewne przemyślenia są i wszystko, no na pewno to ostatnio ten skład się ustabilizował. Mamy dzisiaj 18 ludzi, tak naprawdę ostatnie 2-3 treningi pokazały, że każdy musi być gotowy. Maciek Wróbel 2 dni przed meczem z Resowią wyleciał nam ze składu. Mateusz Kamiński dzień przed meczem złapał po prostu w kręgosłupie pewną dolegliwość i też wyleciał. No każdy dzisiaj musi być gotowy do tego, żeby wyjść na Koronę. Nie mogę, trenerze, nie zapytać też. Ostatni przegrany mecz ligowy, to wielu może powiedzieć, no to tam odpuścili, to pewnie może i z Koroną odpuszczą. Panie Piotrze, oczywiście zawsze się tacy znajdą, co będą tak mówić, chociaż ja wierzę, że Odra, jak to sami kibice mówią, gra do końca. Znaczy ja wierzę, że ci kibice, którzy w nas wierzą, to są z nami i przyjmują to, że wygrywamy i przyjmują to, że przegrywamy. W sporcie nie można zawsze wygrać. Zresztą jak gdyby zawsze ktoś wygrywał, to pewnie byśmy odpuścili oglądanie tego kogoś, bo wiedzielibyśmy, że on zawsze wygra. Absurdalne jest oczywiście myślenie i twierdzenie, że odpuściliśmy cokolwiek w tym meczu. Rzeczywiście wyszło paru zawodników, którzy w ostatnim czasie mniej troszeczkę grali i mniej tego zgrania było, ale na pewno nikt tam nie odpuszczał. No, nikt nogi nie odstawił w tym meczu. Z drugiej strony mówię, trzeba pamiętać o tym, że to był mecz, który miał się odbyć, nie 34. kolejka, nie można sobie pominąć tego meczu. Ten mecz tak naprawdę niczego w naszej sytuacji nie zmieniał, bo mieliśmy zagwarantowane baraże, więc daliśmy odpocząć paru zawodnikom w tym konkretnym spotkaniu. Także ja też wierzę, że ci, którzy mają głowę na karku, są razem z nami i wiedzą, że jutro nie będzie łatwy mecz. Czy wygramy, czy przegramy, czas pokaże oczywiście, ale jedziemy tam spokojnie pograć o swoje marzenia i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w ogóle ktoś kalkuluje, że tutaj cokolwiek można odpuścić.